Szanse oczywiście są, ponieważ Legia już pokazała, że z teoretycznie lepszymi przeciwnikami potrafi sobie radzić w lidze europejskiej, a jeżeli utrzyma ten poziom, który zaprezentowała na jesień, to myślę, że jest szansa. Aczkolwiek Sporting to drużyna grająca bardzo ofensywnie, z rozmachem, nastawiona w każdym meczu na to, żeby wygrać. Polsling, czy Ismailow, Żinow, się wydaje, że to są zawodnicy, którzy na dzień dzisiejszy prezentują największą jakość i ofensywni, którzy tak jak Ismailow może grać i w ataku, i w pomocy, bardzo taki uniwersalny zawodnik, skuteczny, ale też chimeryczny, bo on może zagrać znakomicie, ale za tydzień czy za dwa może mieć jakieś problemy, bo wiem, że od czasu do czasu lubi wyjechać sobie do Moskwy i go nie ma na przykład kilka dni. No także to tego typu problemy też, z tego typu problemami też musi się trener Domingos stykać na co dzień. Ja myślę, że trochę większe szanse ma jednak Sporting, bo ma drugi mecz na własnym boisku. To jest jednak atut, jeśli chodzi o Portugalczyków. Tym bardziej, że tak mówię, ta atmosfera wokół drużyny w tej chwili jest bardzo, bardzo dobra. Trochę więcej szans bym dawał Sportingowi, ale też dlatego, że tam będą w trakcie ligi. Także że Legia właściwie będzie przystępowała po dwumiesięcznym rozwracie z piłką, jeśli chodzi o mecze mistrzowskie. I to jest na pewno jakiś mały problem. Tak myślę, że Sporting jednak jest faworytem.